Kłania się Andrzej Stankiewicz, a dzisiejszego gościa właściwie nie trzeba przedstawiać. Pan Janusz Palikot, tak, ruch lider... Palikota. Właśnie, ruch poparcia Palikota? Czy... Ruch Palikota, komitet ruch Palikota. Wyborczy Ruch Palikota. Jeszcze numer listy? Lista numer 4. Lista numer 4. Panie pośle, podbudowany pan sondażami, tak? W jednym sondażu 3%, w drugim 4%. Żeby wejść do Sejmu trzeba mieć 5, no ale te 3% to już jest kasa budżetowa. Trzy sondaże łącznie z dzisiejszym, sprzed tam dwóch godzin, powyżej 4%. Trzy sondaże, SMG KRC, Homo Homini dla Polskiego Radia, Homo Homini dla Wirtualnej Polski podają sondaże 4 lub więcej niż 4%. Rzeczywiście w jednym było tam 3 z kawałkiem. To oznacza, w przypadku takich małych partii jak nasza, które debiutują na scenie politycznej, zawsze jest regułą, że to jest trochę niedoszacowane, że ten wynik jest lepszy niż sondaże. Więc i z naszych takich pogłębionych badań na dużych próbach wygląda, i to samo wiem od sztabów Platformy PiS-u z nieoficjalnych kontaktów, że mamy w granicach 6-8%. I właśnie tak wynika z tych badań wewnętrznych, które partie robią na dużych próbach, że tak. Macie 6-8, a pańskie sondaże co pokazują, bo wiem, że pan regularnie robi sondaże. My robimy troszkę jakby inny rodzaj sondaży, nie tylko takie na kogo byś głosował, tylko jakby doprowadzamy wyborcę do dyskusji o programie, znaczy wyborcę, no potencjalnego naszego wyborcę, i potem dopiero mu zadajemy na koniec pytanie o to, czy byłby gotowy głosować na taką czy inną partię. I my mamy jakby taki maksymalny potencjał w tej chwili, w tych wyborach, w tym składzie, w tej formule, w tym formacie politycznym, to jest 16%. Czyli to jest maksymalny elektorat, który mógłby ewentualnie rozważyć, tak? No ale to jest nierealne. To jest oczywiście w tej chwili bardzo mało realne. No na kogo ci ludzie zagłosują w większości? Najbardziej prawdopodobny wynik, jaki mamy, jest między 6 a 11%. Jeśli byśmy dobili do tych 10%, to jest bardzo trudne, ale jest możliwe w świetle tych naszych badań. To trochę zależy od błędów SLD, trochę zależy od tego, czy nastąpi jakaś emocjonalna, a przynajmniej końcówka tej kampanii, bo dzisiaj jej nie ma. Oczywiście widzimy próbę jakby poprzez zmniejszenie dystansu między Platformą a PiS-em, co bardzo łatwo jest uzyskać w badaniach telefonicznych, zmobilizowania ponownie ludzi wokół Platformy. No tak, bo ludzie, teoretycznie jest tak, że ludzie się wystraszą, że PiS rośnie w sondażach i pójdą zagłosować na Platformę, nie zagłosują na Palikota, no uznają, że to głos zmarnowany. Czyli co, premier Tusk robi panu krzywdę? Nie, tylko jest taka próba, ale ja nie widzę tych emocji. Znaczy i z badań różnych fokusów. A to co, ludzie się nie boją PiSu, tak? Nie boją się PiSu, znaczy to się coś absolutnie... No to pan właściwie fundament kampanii, to na czym pan opiera kampanię, jakiś niechęć do PiSu, do ich postulatów? W ogóle to nie jest mój fundament. No trochę jest. Gdzież tam? Mój fundament to jest fundament nowoczesnego państwa obywatelskiego, świeckiego. No tak, pan to nazywa w ten sposób, ale właściwie buduje pan swój program w zaprzeczeniu do programu PiSu. Nie. I w krytyce do liderów PiSu. W krytyce do liderów Platformy. Przecież i ostatnia moja książka, i bardzo wiele moich wypowiedzi są wynikiem jakby głównie niezadowolenia z tego, co zrobiła Platforma. Oczywiście ja z PiS-em nie zrobię nigdy żadnej koalicji. Ja uważam PiS za partię, która jest niedobra dla polskiej przyszłości, ale to nie koncentruje się na antypiś. Absolutnie nie. My proponujemy rodzaj rewolucji świeckiej. To jest niezbędne, żeby zbudować kapitał społecznego zaufania i żeby polskie państwo było państwem tanim, nowoczesnym. To dotyczy i edukacji, to jest kwestia nie tylko lekcji religii, ale właśnie sposobu nauczania, żeby budować tą inteligencję emocjonalną. To dotyczy relacji między obywatelem a urzędem, gdzie chcemy oprzeć więcej właśnie na zaufaniu, a nie na kontroli, sprawdzeniu, zaświadczeniu. No ale jednak jest pan postrzegany głównie jako polityk antyklerykalny, który próbuje zagospodarować tych ludzi niechętnych Kościołowi, ale odłóżmy to na chwilę na bok. Puśćmy wodze fantazji. Zdobywa pan te swoje, niech panu będzie 10%. Dziękuję bardzo. I ma pan propozycję wejścia do rządu, różne mogą być układanki. Z kim, na jakich warunkach? Trochę, mówiąc zupełnie szczerze, nie traktuję poważnie pana podstawowego warunku politycznego, czyli wejdziemy tylko do koalicji, która zapewni legalizację marihuany. No, nie. To jest oczywiście... Tak pan powiedział, że to podstawowy warunek. Ale... Nie, jako jeden z nas. Oczywiście to samo mówiłem o lekcjach etyki, czy o kilku innych tego typu postulatach, żeby pokazać w przeciwieństwie do SLD naszą determinację w tych sprawach. Ale po wyborach nie zniknie determinacja? Oczywiście, że nie. No bo gdybym ja chciał po prostu tylko być, to bym był w Platformie. No po co mi było wychodzić z Platformy, jeśli ja chciałbym tylko być? To ja byłbym dalej jedynką w Lublinie, ważnym politykiem Platformy. Tak zwanym w cudzysłowie. No bo nie można na razie posprzątać Tuska, no to spróbował pan zbudować coś swojego. Nie, dlatego że uważam, że Platforma nie bagatelizuje tych osobistych ambicji. One są, zawsze się je ma, nie ma się też co tego wstydzić. Taka jest polityka, to jest w tym sensie rzecz też ambicji indywidualnych, ale nie, ja uważam, że rzeczywiście to jest taki moment, w którym sam Tusk, zblokowany tymi spółdzielniami w kontekście opozycji przez PiS i Jarosława Kaczyńskiego określonym, to będzie człowiek, który będzie w takimi małymi kroczkami to po prostu
posunął. No dobrze, ale jeżeli weźmie Palikota do koalicji, to będzie, co? A wtedy będzie mógł zgodzić na Palikota wiele rzeczy. No wiecie, no my byśmy może tak mocno nie postępowali w sprawie finansowania Kościoła. My może byśmy nie zmieniali tego czy tamtego, no ale koalicja postępuje. No dobrze, ale pan zakłada, że w premierze będzie po wyborach wola, żeby w ogóle jakiekolwiek reformy przeprowadzać, czy to światopoglądowe, czy jakiekolwiek gospodarcze. No, czy ja jestem ja pewien, nie mam takiego wrażenia. Ja jestem pewien, że Tusk bez Palikota nic nie zrobi. Czy z PSR-em, czy z SLD, to będzie kolejny podział między partiami władzy. A może prezydent go zmobilizuje? Ma pan kontakty z prezydentem? Prezydent zapowiada, że po wyborach oczekuje reform i to chyba zanosi się na jakieś starcie. Na to bym bardzo liczył i tu nie ulega wątpliwości, że będzie prezydent pewnym takim sojusznikiem ruchu Palikota, jeśli doszłoby do tego typu koalicji. Przy czym ja bym dzisiaj... Chyba panu robi krzywdę, mówiąc coś takiego. Dlaczego? No, prezydent sojusznikiem... Tyle lat mu pomagałem, lat Komorowskiemu, dlaczego miałbym mu robić krzywdę? No ale konserwatysta, wąsy, sygnet, pięcioro dzieci, a to Palikot walczy z Kościołem. No, a wy razem polujecie jeszcze? Nie, ja w ogóle byłem 3 razy w życiu na polowaniach i to za każdym razem z Komorowskim. To było czysto towarzyskie, a nie jestem takim sensie ścisłym myśli. Ale jakie macie kontakty w tej chwili? No, by dużo rzadsze się co pewien czas spotykamy. Ale nie ma do pana pretensji za te ataki na Platformę? Nie. Czy on uważa, że... On uważa, że nastąpił pewien rozwód polityczny między nami, mną i Platformą, mną i nim, ale jakby sprawy prywatne czy koleżeńskie pozostały. Mam do pana, bo oczywiście ma pan wciąż dobre kontakty w Platformie. Jaka jest pańska ocena ministrów w rządzie Tuska? Ilu z nich pozostanie, ilu nie? Jaka to może być przebudowa rządu? Jeżeli premier Tusk zachowa stanowisko, oczywiście. To trochę zależeć będzie nie tylko od tego, bo Tusk myślę, że zachowa tylko z jaką siłą, z jakim mandatem. Jeśli wynik będzie 36, powiedzmy, lub lepszy, ale nie gorszy niż tam 35-36%, to Tusk wyrzuci Schetynę i Grabarczyka. Tak bym ale w ogóle z Platformy? Pod hasłem, że dość spółdzielni, Platforma musi odzyskać obywatelski charakter. Po prostu tam się oczywiście te spółdzielnie od nowa przegrupują z innymi liderami, ale to zrobi, ponieważ obydwaj trochę dzisiaj już za bardzo urośli. Czy to prawda, że była między panem a Tuskiem taka rozmowa, kiedy wybuchła afera hazardowa, w której on panu powiedział, że wyrzuci Schetynę z Platformy? Tak. I co panu wtedy powiedział? Powiedziałem, że to złożył panu propozycję. To był pomysł usunięcia wtedy Schetyny, który ja poparłem. Uważałem, że to jest dobre rozwiązanie. I dlaczego Tusk odstąpił? I miałem rację, bo dzisiejsze problemy z Tuska ze Schetyną i w ogóle wewnątrz Platformy to pokazują, że gdyby wtedy poszedł za ciosem, to miał być... A jakie były argumentacje? No, oczywiście oni się znają bardzo długo, wszystko o sobie wiedzą. No, Schetyna jest takim mocnym dinozaurem politycznym i w związku z tym on by się łatwo nie poddał. Na pewno mogły być jakieś straty. Ja nie byłem przy tych rozmowach ich dwóch, tak, face to face, kiedy oni sobie wszystko powiedzieli. Były to bardzo emocjonalne, bardzo trudne i kilkukrotne rozmowy. Dlaczego pan w swojej książce raczej woli mówić o takim maglu politycznym niż o kulisach władzy realnych? Ja mam wrażenie, że pańska książka to jest właśnie Tusk jako mały tyran z rysem okrucieństwa, Schetyna gangster, Rokita neurotyk, pisze pan kto jest gejem, kto co pije i tak dalej. Właściwie z premiera nawet troglodytę pan zrobił, który jest niedouczony, chociaż w poprzedniej książce twierdził pan, że jest wciąż na bieżąco z taką ważną literaturą światową. Ale wie pan co, rozmawiałem ze Środą, z Urbanem, z Obujem, z Rosiakiem, z ilomaś ludźmi, którzy przeczytali, profesorami i tak dalej tę książkę i wszyscy mają wrażenie, że oprócz tego wszystkiego, o czym pan mówi, co jest oczywiście w tej książce i powoduje, że ona jest tak... się dobrze sprzedaje, jest tak atrakcyjna w czytaniu, jest jednak jakiś element analityczny. Tam się pan dowiaduje trochę o tych mechanizmach władzy i jest jakaś taka dosyć nieznana opinii publicznej charakterystyka i Anny Komorowskiej, Komorowskiego i samego Schetyny, czy kilku innych postaci, która do tej pory nie miała miejsca. W tym sensie jest to... No bo nie miał pan wcześniej interesu politycznego, no taka jest prawda. Zgoda, ale tylko mówię o tym, że to jest pewna wartość nie tylko plotkarska, czy nie tylko taka anegdotyczna, to jest pewna wartość po prostu jakby dla ludzi analizujących scenę polityczną, jakie mechanizmy nic nie urządzę. Rozumiem. Powiedział pan, że premier, jeżeli będzie silny, wyrzuci Grzegorza Schetyna i Cezarego Grabarczyka. Jak dalej? I moim zdaniem on w ogóle postawi na nową ekipę. To znaczy to będzie może jakaś jedna czy dwie osoby. Ale Rostowski zostanie, Sikorski zostanie. Sikorski, Rostowski, Bieńkowska w rozwoju regionalnym. Może Zdrojewski w kulturze. To są te 4 osoby, które ewentualnie zostaną. Cała reszta, czyli Kopacz, czyli oczywiście Grabarczyk, czyli no, wszyscy pozostali ministrowie, czy panowie, wszyscy będą raczej wymienieni. Będzie musiał dać poczucie jednak nowego ruchu, no, że jest jakieś przygrupowanie. Ale ja bym jeszcze przestrzegał przed takim myśleniem, dlatego że no, wszystkie i sondaże i cała taka analiza pokazuje, że Platforma będzie miała raczej wynik bliżej 30 niż
36, a na pewno nie 40. A wtedy Tusk będzie słaby i nie będzie... I wtedy, mogą być różnego rodzaju zawirowania wewnątrz Platformy, które na pewno wejdzie Komorowski ze Schetyny. Chciałbym pana zapytać, ile ludzi w Platformie ma takie poglądy jak pan? Legalizacja związków partnerskich, przykręcenie śruby Kościołowi, legalizacja miękkich narkotyków, silne postawienie na parytety? W Platformie to 30%. To jest to liberalne oblicze. Dlaczego oni nie odeszli razem z panem? Ja w ogóle tego nie proponowałem. Znaczy, gdybyśmy popełnili ten błąd z OPJ-em, że odchodzi iluś posłów, to mogłaby być jakaś jedna osoba typu Kalisz z SLD, czy ktoś tego typu, to tak. A dlaczego Kalisz nie zdecydował? Bo był pan z nim dogadany, prawda? Zaraz do tego dojdziemy, ale gdyby była to formuła, że są politycy, którzy byli, to byśmy nie mieli tego waloru, że my jesteśmy jakoś... No ale pan też był i to wiele odsłona. Ale to jest co innego. No czy ja byłem tylko w Platformie. No ale finansowo pan Ozon, czyli był on taki konserwatywny oblicze Janusza Palikota. No to wtedy nie byłem w polityce. Potem w Platformie, jakby miał pan różne fazy działalności w tej Platformie. Zmieniał pan wielokrotnie tą skórę polityczną. Mimo wszystko upieram się przy tym, że jedną z największych osi podziałów polskiej opinii publicznej jest klasa polityczna i przeciwko tej klasie politycznej. I to było kiedyś fenomen PiSu, to był kiedyś fenomen Le Pena. I teraz ma być fenomen... I to ma być fenomen Palikota. I moim zdaniem ten potencjał, to jest ogromny potencjał, to jest potencjał prawie 70% wyborców. Oczywiście większość z nich nie chodzi na wybory, ale to jest ogromny potencjał w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o Kalisza, no on wybrał bezpieczną jedynkę w SLD. Ale obiecał panu, że odejdzie, no, mam do niego ogromne pretensje. I on, Jarłukowicz dali słowo, byliśmy dogadani. To miał być właśnie projekt tych trzech takich liderów. Trzech tenorów, właśnie taka jakby odnowienie tego mitu, który Platforma ugruntowała i wszystko było właściwie ustalone. Oczywiście to był początek, to była nowa partia. Trzeba było potwornie dużo jeździć, a są nauczeni występować w telewizji, a nie jechać od wiochy do wiochy. Czy od a pan jeździ od wiochy do wiochy. No tak, bo gdybym nie jeździł, to by nie zbudował tej partii. I co ludzie panu mówią na tych spotkaniach? Trzeba jakby dwie rzeczy wziąć. Celem tych objazdów, bo z jednej strony zbudowanie partii, wyłonienie kandydatów, to jednak 900 osób w ciągu kilku miesięcy, zbudowanie tych list, z tymi ludźmi się przynajmniej kilka razy spotkanie. Potem zbudowanie tych 300 kół powiatowych, dzięki którym mogliśmy zebrać podpisy. To po prostu była organizacyjna praca do wykonania. To prawda. Nie da się tego zrobić, po prostu później się nie pójdzie dalej, jak się tego nie zrobi. Ale przy okazji oczywiście była cała masa spotkań właśnie z ludźmi i małych, i dużych, i bardzo dużych, i bardzo małych. Jak oni traktują Palikota jako politycznego celebryta? To oni przyjeżdża, czy jako faceta, z którym mają wspólne poglądy, czy przychodzą się kłócić? Kim pan dla nich jest? Inny jest początek, inny jest koniec spotkania. Na początku jest więcej takiego, że będzie show, celebryta, człowiek z telewizji, chińskie ryje, penisy, autograf, sztuka, książka, to wszystko i tak dalej. Po godzinie, półtorej godzinie rozmowy, odpowiadają na pytania, jest szok. To był najczęstsze wrażenie, to był szok, że pan jest tak merytoryczny. Bada pan potem tych ludzi? Że pan jest tak merytoryczny. Bada pan potem tych ludzi? Bada pan potem tych ludzi. Panie pośle, związki Jacka Rostowskiego, Radka Sikorskiego, Tomasza Rawskiego i wielu innych urzędników w rządzie Donalda Tuska z Kościołem przekładają się na przeznaczanie pieniędzy na potrzeby biskupów, a nie biednych dzieci. Jakieś konkrety, że ten rząd jest zakładnikiem Kościoła? No arabski jest, znaczy no to ma pan decyzję sprzed kilku tygodni, kolejną zresztą decyzję w którym mieście przekazania ogromnych terenów za bardzo niską kwotę pieniędzy Kościołowi czy osobiście. No ale to budziło kontrowersje także wewnątrz Platformy, żeby była jasność. Nie, zgoda, bo tam jest ta część, która się na to nie zgadza. Wszystkie... Zresztą to nie była decyzja rządu. Niech pan pamięta o tych rozmowach u Gulbinowicza jeszcze w sprawie popisu, który jest bardzo mocno związany z częścią hierarchów Kościoła. No wie pan, ale a pan z kolei się spotyka z Jerzym Urbanem, co mnie estetycznie trochę jednak odrzuca. Ja uważam, wolę Urbana niż Głodzia, no z całym szacunkiem. Więcej szkody dzisiaj w polskiej polityce robi biskup Głódź niż Jerzy Urban, który sobie wydaje no, swoją gazetę i stoi z boku. W stanie wojennym, jeśli dobrze pamiętam, to pan chyba wyleciał z uczelni, no tak? Tak, siedziałem w więzieniu i to nie jest bohater mojej bajki. No to po co pan się z nim spotyka? No ale to jest ważna postać lewicy. Od Urbana do Nowej Lewicy jest naprawdę spory dystans. No nie, ale to przecież spotkanie niczego nie oznacza. Nie jest członkiem naszej partii, nie kandyduje z naszych list. Ale nie ma pan z tym problemu, że się pan z Urbanem spotyka i że on pana popiera? Nie jestem tym jakoś zachwycony, ale nie mam z tym problemu. No, ale równie... no, to była jego decyzja, to nie o to, że ja zabiegam o poparcie. Urban wystąpił publicznie, powiedział, popieram Palikota. No to się ucieszyłem, podziękowałem i tyle. No, spotkaliśmy się dwa razy, to przecież nie róbmy też z tego jakiegoś... tego. No ale idzie pan w takim kierunku kontrowersyjnym, jeżeli pan mówi w Radiu Z, że... Czy pyta pan, jaka jest różnica między Jarosławem Kaczyńskim, który doprowadził do katastrofy smoleńskiej, ma na sumieniu 90 kilka osób, a Piotrowskim
który zabił jednego czy księdza Popiełuszka, no wie pan. No dobrze, oczywiście zbrodnia... To jest nie do przyjęcia moim zdaniem. Ale właśnie nie do przyjęcia jest to, co robi Jarosław Kaczyński. Ale mimo, to są dwie zupełnie różne rzeczy, jak się mówi o tym, co robi Jarosław Kaczyński, a jak pan go zestawia z zabójcą Popiełuszki. No, ale to jest niedopuszczalne. Ale przecież pan... ja tak, potępiam morderstwo Popiełuszki. No to po co pan używa takiego porównania? Piotrowski nie powinien był wyjść z więzienia. To było ohydne morderstwo. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to jest... Pomijam szkątek. Bierze pan na listę człowieka, który dał mu pracę, bo to było punktem wyjścia. Tak, pracował przez kilka miesięcy, czy tam pół roku w gazecie u Romana Kotlińskiego, który jest naszą jedynką w Łodzi. Stąd się wzięła ta dyskusja. No i ponieważ prowadząca rozmowę zaatakowała mnie z tego powodu, więc byłem uprzejmy powiedzieć, że jeśli w ogóle prokuratura, a już nie mówię o komisji Millera, bo ona się w ogóle tym nie zajęła, w najmniejszym stopniu nie badała wątku, o czym Jarosław rozmawiał z Lechem w czasie tego. No ale skąd pan tego wie? Postępowanie się toczy, więc jak pan może przesądzać, nawet jeżeli prokuratura tego nie badała, no ale w jaki sposób pan może przesądzać, że Kaczyński odpowiada, Jarosław Kaczyński odpowiada za katastrofę? Nigdy nie doszłoby do lotu. Ale nie ma pan na to dowodu. Nigdy nie doszłoby do lotu, gdyby nie Jarosław Kaczyński. Lech Kaczyński, przecież pan doskonale wie, nie funkcjonował w ten sposób. Ale po co używać takich porównań? Gdyby nie miał presji ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, ale po co używać takich porównań? Oprócz tego, że jest pan w mediach, to właściwie niczego pan nie zyskuje, bo psuje pan jakość rozmowy o polityce. Zwracam uwagę na to, że jest coś po prostu nikczemnego w postawie Jarosława Kaczyńskiego, który musi się w sensie moralnym i psychicznym czuć współodpowiedzialny. Ale wie pan, nie jest pan psychologiem Jarosława Kaczyńskiego. Po co w ogóle taki sposób rozmowy o polityce? Dlatego, że temat smoleński, kandydaci w postaci tych ofiar, rodzin ofiar tragedii smoleńskiej są na listach PiS-u. No to wszystko po prostu jest taką cyniczną, w najgorszym tego słowa, grą polityczną, żeby na trupach, na krwi. A ja panu powiem tak, no, finansował pan kiedyś po śmierci Jana Pawła II bardzo konserwatywne pismo, w którym odprawiano msze codziennie w redakcji, a dzisiaj bierze pan na listę transwestytę, homoseksualistów, właśnie byłego księdza. Też panu mogę powiedzieć, że pan jest cynikiem. No, po pierwsze, jak ja finansowałem OZON, nie byłem w polityce. No, na litość, no dobrze, ale ja pytam o pana światopogląd. No, ja jestem od 16 roku życia człowiekiem niewierzącym. W latach tych, o których mówimy, 2002-2005 rok, byłem tak jak wielu ludzi w Polsce z sympatią do Kościoła z powodu postaci, roli Jana Pawła II. Dałem się też uwieść tej idei pokolenia JP2. Pamiętam, była taka kategoria socjologiczna, Paweł Śpiewak między innymi, ale wiele osób jakby określało ten... No okazało się, że nie ma. Tej kategorii nie ma. Dałem się temu uwieść. Uważałem, że to jest po prostu coś, co niesie pewną... Palikot wtedy złapał taką falę, bo była fala przewidywana, która mogła zanieść do polityki, a dzisiaj Palikot czuje inną falę, falę lewicową, falę laicyzacji. Tak pan z fali na falę skacze. Nie, no powtarzam, gdybym był wtedy, to traktowałem jako biznes. OZON. To była jedna z inwestycji finansowych. A to było widać, że nie będzie z tego biznesu, panie pośle. Pan jako biznesman dobrze to wiedział. Nie, ja wierzyłem, że to będzie z tego interes. To nie ulega najmniejszemu wątpliwości. Nie, bo ale do tego, żeby zapytać, jakie są prawdziwe pańskie przekonania? Jakby pan sprzedaje ludziom pewną etykietę, a na ile ja mam wierzyć jako wyborca, że pan rzeczywiście taki jest, jak pan mówi, że pan jest w tej chwili, skoro pan się tyle razy zmieniał. No ale to po pierwsze nie tyle razy zmieniał, tylko powtórzę jeszcze raz. No po co miałbym odchodzić z platformy, jeśli by mi chodziło tylko o bycie w polityce? Po co? Dlaczego nie brałem przez 4 lata pensji za funkcjonowanie w policji. No przecież nie po to tylko, żeby być posłem albo ministrem, albo kimś takim, tylko uważam rzeczywiście, że Polska może dokonać pewnego skoku w nowoczesność. Wie pan, dla mnie, pan od tego ucieka, dla mnie jednak 10 kwietnia był miejscem czy momentem przełomowym. Sposób, jak się dla mnie również. Jak się zachował wtedy Kościół, jak stchórzył Tusk, jak oddał jakby państwo właśnie dzierżawę Kościołowi. No, zobaczyłem, że po prostu tego polskiego państwa nie ma. Ale przypomnę sobie naszą rozmowę, pierwszy wywiad po 10 kwietnia, kiedy pan opowiadał o swoich przemianach, zaczął pan nosić okulary, okularów nie ma, śladu po przemianie też. No to wtedy pan wie, żeśmy sobie żartowali wszyscy. My żartowaliśmy, a pan wydawało się Z Jarosława Kaczyńskiego, no to było elementem tej konwencji. No Jarosław Kaczyński, jak dzisiaj wiemy doskonale, to on udawał po 10 kwietnia. No ale pan również. Ja parodiowałem postępowanie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński udawał, że się zmienił, Poncyliusz i Kluzik Roskowska, którzy byli w PJN-ie, a Kluzik jest w tej chwili w Platformie, mówili tak, zapewniali opinię, że to jest inny człowiek, tragedia go zmieniła i tak dalej. Więc wiedziałem, że to jest gra. To jest cyniczna, nihilistyczna gra Jarosława Kaczyńskiego w najgorszym po prostu stylu. I próbowałem ludziom otworzyć na to oczy swoim własnym postępowaniem. I moim zdaniem w jakimś stopniu to się udało zrobić. Dzięki temu Kaczyński nie wygrał. Kiedy pan ostatni raz rozmawiał z premierem? 6 sierpnia 2010 roku. Wtedy jak się ostatecznie rozstaliśmy. Nie widziałem się od tego. I
Przecież zabiegam o debatę i dziwię się, że premier Tusk nie ma odwagi na debatę ze mną. Ja rozumiem, że Napieralski się go boi. Dwa razy miał szansę wystąpić zamiast Kaczyńskiego, bo Kaczyński nie przyszedł. To się skompromitował jako lider lewicy Grzegorz Napieralski. Wzywam Napieralskiego do debaty z Januszem Palikotem, przynajmniej jeśli nie ma odwagi. Ale wszyscy się pana boją, wszyscy uciekają. Może nie boją się tych 3-4%, może te ich własne 6-8. Sondaże... Oj, boją się, zobaczy pan, panie redaktorze. Ale jeżeli pan nie rozmawia z Tuskiem, to jeżeli twierdzi pan, że ona jakąś obsesję ucieka przed panem, to dlaczego ma z panem tworzyć rząd? A to potem będzie miał do wyboru albo z Kaczyńskim, albo z Palikotem, albo z Napieralskim, albo z Kaczyńskim. No zdecyduje. Jestem pewien, że mając do wyboru Kaczyńskiego i Palikota, wybierze Palikota. To jest pytanie o to, jaki będzie mini mandat. Jeżeli on będzie w granicach 10%, to wybierze Palikota, bo nie ma żadnego powodu, żeby postąpić inaczej. To jest człowiek i nie będzie problem tym, że on nie będzie chciał, czy będzie chciał. Będzie inny problem. Tuska, tak samo jak Napieralskiego, czy każdego z tych liderów partii władzy, trzeba będzie zmuszać do jakichkolwiek działań, bo pan dobrze to na początku powiedział. On nie będzie chciał mieć żadnych zmian. Będzie chciał dalej utrzymać tą władzę i tymi małymi ruchami po prostu utrzymywać obecne poparcie. I rola takiego, ja jestem pewien, że ani Napieralski, ani Pawlak go do tego nie zmuszą. Jeśli ktoś go może do czegokolwiek zmusić, to jest na pewno ruch Palikota, tylko i wyłącznie. Panie pośle, to obstawiajmy na koniec. O Małpkę się załóżmy. Jaki będzie wynik ruchu Palikota w wyborach? 11%. No to chyba wygrałem. Dziękuję Państwu serdecznie. Naszym gościem był Janusz Palikot.